Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Clash Royale. Moi kochani, ostatnio testowaliśmy nową czempionkę Archer Queen, a w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nowego czempiona, czyli Golden Knighta. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem was poinformować, że w sieci Play czeka na was super oferta Junior Box. Junior Box jest to zestaw, w którym znajdziecie super smartfon z pakietem usług oraz gadżetem. Pierwszy Junior Box zawiera smartfon Motorola Moto E40 z gadżetem bezprzewodowymi słuchawkami Motorola Vervebud 100. Oraz w prezencie oprócz zestawu z urządzeniami dostajemy dodatkowy prezent w postaci darmowych 100 GB na aplikacje społecznościowe, takie jak YouTube, Facebook, TikTok, Messenger, Instagram oraz Twitch. Drugi Junior Box składa się ze smartfona Vivo Y21S z gadżetem Xiaomi Mi Smart Band 5 i dodatkowym prezentem w postaci darmowych 100 GB na aplikacje społecznościowe, które wymieniłem prędzej. Jak dla mnie Junior Boxy są idealnym prezentem na święta, więc jeżeli jesteście zainteresowani tą ofertą, no to klikajcie link w opisie, który dla was umieściłem, a teraz przejdźmy na moje konto i przetestujmy nowego Golden Knighta. Jesteśmy już, moi kochani, na moim koncie i jak widzicie, specjalnie dla was przytrzymałem dwie skrzyneczki, które sobie za chwileczkę otworzymy, ale zanim to zrobimy, sprawdźmy, czy mamy coś ciekawego w sklepie. Darmowa skrzyneczka. Pootwieramy sobie ładnie, czy coś mamy jeszcze takiego wartego uwagi. Emot, ikonka, co to jest? A, liżący dragon, fajny. Jaka nightwitchka. I znikła. No dobra, nic ciekawego nie ma. Sprawdźmy jeszcze na samym dole, czy kod się zresetował. Właśnie, pamiętajcie, moi drodzy, jak robicie jakieś zakupy, możecie skorzystać z mojego fantastycznego kodu Farel. Was nic nie kosztuje, mi naprawdę bardzo dużo pomaga. I moi drodzy, dzisiaj jeszcze sobie zrobimy jedną fajną rzecz. Jaką? Taką, że podniesiemy sobie balon na level 14 i wydamy 100 tysięcy golda. Wow! Upgrade'ujemy i proszę bardzo, pierwsza 14 na moim kanale. O, ten balon będzie teraz potężny, max level balon, jaram się w opór. Tutaj jeszcze oczywiście możemy go upgrade'ować dodatkowo dzięki gwiezdnym punktom, tak to możemy nazwać. I wtedy nasz balon będzie złoty, więc ulepszmy sobie go też. Pek, proszę bardzo, 14 poziom z gwiazdką, mua. Moja ulubiona karta, no... Niestety jeszcze nie jestem w stanie ulepszyć sobie Lava Handa na 14, ale to już niedługo. To już niedługo, moi kochani. Cieszę się, że mam balon na razie z jedną gwiazdką. Więcej nie będę go ulepszał. Niech będzie taki, jaki jest. Dobrze, to teraz, moi drodzy, jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapeczki w górę, zróbcie to koniecznie, bo otwieramy sobie skrzynki. Ty zostawiasz łapkę, a tutaj dopisuje mi szczęście i wypada jakaś legenda z Giant Chesta. Uwaga! Zobaczymy, czy zostawiliście tę łapkę. No, gold... Minionsy, eliksir, no i skeleton barrel i giant. No, no dobrze, z minionów jestem zadowolony. Zobaczmy, co możemy sobie tutaj jeszcze odebrać. 10 tysięcy golda. Kolejna skrzyneczka, otwieramy. Nic ciekawego. Tutaj mamy dzikie karty. Kolejna skrzyneczka, nic ciekawego. Rzadkie karty, to się przyda. To sobie wpakujemy w jakiegoś mega miniona czy coś. Teraz mamy co karty pakować, bo prędzej był z tym problem. Epiki też się przydadzą. Kolejna skrzyneczka. No kurczę, widzowie, słabo to idzie, ale mam za to Book of Books Any Rarity, więc super, cieszy mnie to bardzo. Tu sobie jeszcze odbieramy kolejne rzeczy. Wow, dużo tych nagród. Nie spodziewałem się, że będzie aż tyle. Dobra, mamy też tutaj 6 przedmiotów było, uwaga. Czy będzie coś ciekawego? Epic. Dobra, resztę pootwieramy sobie troszeczkę później, więc zabierajmy się teraz za challenge. Epic Chesta też sobie odpalimy za chwilę. Moi kochani, ja zrobiłem sobie takiego deka, ponieważ nie mam kompletnie pojęcia, jaki dek wybrać. Będziemy sobie za chwileczkę grali Golden Knightem, Golden Knight Lunch Party. Tak nam prezentuje się nasz bohater dzisiejszego odcinka. Jego umiejętnością za jeden spalony eliksir jest dash, czyli szarża, podbiega, atakuje przeciwników. Dash distance 6, dash damage 310 i max dash 10. Za chwileczkę sobie to przetestujemy, jak wygląda jego dash, czyli ta szarża. Idzie sobie taki najcik, klikamy dasha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jednostek naraz potrafi pokonać i uderzyć jeszcze tower. Niesamowita sprawa. 160 damage'a, 2000 życia, atakuje tylko naziemne jednostki, zasięg medium. No i dobra, tak to wygląda. Więc zobaczymy, czy uda nam się wygrać. Golden Knight Launch Party! Siemaneczko, mordo. Good luck. I lecimy. Zagrajmy sobie tak. Lumberjack. Okej, okay, żartowałem. Dash. Pyk, pyk, pyk. Jednostki porobione. I zróbmy to teraz tak. Dajmy tombstone'a taktycznego. Na spokojnie. Dash, 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 dash. I leci. Boom! Walnąłem w tower. Ej! Czemu ten chłop się nie broni? Halo, o co tutaj chodzi? Więc sklejmy mu jeszcze bardzo fajne combo. Pekka? Archerki?
No z tą minipeką będzie problem, bo mi uderzy dwa razy. Nie miałem żadnej karty kontrującej. Chcę sobie strzałki jeszcze zostawić na później, gdyby on mnie skontrował jakimiś minionami. Musimy na spokojnie to rozegrać. Lava handzik, balonik, lumberjack, najcik i na to strzałki i powinien tower siąść. Dobra, przygotuj się stary na to. Mamy już defensywę w postaci Knighta i Lumberjacka. Idzie Pekka! Więc przydałoby się tutaj, moi kochani, odpalić nam Tombstone'a, żeby tą Pekkę troszeczkę odciągnąć od naszej głównej wieży. Dobrze, czy ma czymś on to skontrować? Ma batsy, ale te batsy nic tutaj nie dadzą mu. Mortka, Mortka, Pek, po batsach, tak? Teraz szybko trzeba Inferno Dragona ogarnąć do zestawu. Dawaj, dawaj, Inferno, Inferno. Okej, jest też Knightik, który z pewnością pokona moje małe skeletonki, ale czy uda mi się? Właśnie, dobra. Udało mi się jeszcze cofnąć moimi papisami tak daleko. No i patrzcie teraz, co się dzieje. Pek, pek, papisy lecą. I zróbmy lawę. Lawa, 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 lawa. Uda się! Damy jeszcze sobie tutaj Knighta. Pocieszmy się nowym, jak się nazywa, Heros, Gladiator. Kurczę, zapominam, to są nowe postacie w każdym razie, no. Pekka go tam kontruje, ale nie siadło to tak, jak myślałem. Myślałem, że siądzie to o wiele, wiele lepiej. Mamy Lumberjacka, więc zapraszamy pana Lumberjacka. Mamy też Pekkę. Mamy Mega Miniona. Czy ta Pekka mi dojdzie do towera? Dojdzie... Nie! Knight, Knight, Knight! Stój! Dobra, udało się! Wow! I on wjechał! Wjechał w tower! I to będzie, moi drodzy, winek. Łatwo. Two. One. GG. Łatwo. Łatwo. Chociaż nie sądzę, że ten Warrior, Golden Knight, przepraszam, nadawał się do tego deku. No dobrze, to teraz obiecaną skrzyneczkę odpalimy sobie. Epic Chest, Witch, Hunter, Electro Dragon i X-Bow. Żadną kartą nie gram. Może być, niech będzie. Lecimy z kolejnym meczem. Zróbmy coś takiego. Warrior plus Balon. Let's go. Golden Knight. To był głupi pomysł, nie grajcie tak. Wow! Graveyard, jak ja dawno tej karty nie widziałem. Czy pan Executoner może się odczepić tutaj ode mnie? Przepraszam pana. Bomba, bomba, bomba. Okej, mamy Lumberjacka. Uda nam się coś z tego zrobić? Nie. Dobra, ma Executonera, więc na pewno będzie ciężko mi się przebić moją lawą, ale jeżeli w dobrym momencie go skontruję, powinno pójść dobrze. Mega Knight. Nieźle się zapowiada. Okej, nawet dobrze przejął target Executoner. Nie tego, co trzeba, co prawda? Pada? Niestety nie. Dobra, dobiliśmy to. Będzie chyba 1-1, wiecie? Chyba będzie 1-1, tak mi się wydaje. Dobra, wjeżdżasz tam od razu, stary, i klepiesz tą tower. Dokładnie. Tylko, że ten Golden Knight już się wyłożył, ale Inferno Dragon zrobił dobrą robotę. Inferno Dragon? Tu powinniśmy dać sobie Lumberjacka do pomocy, bo to może się źle skończyć. Dawaj, 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 dawaj. Inferno Dragon musi go dobić. 140 HP! Najgorzej. Lecimy. Balon! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Tak jest, dojdzie! Doszedł! Broń się, Farel! Jakie dymesy! Jasna, jasna, tower, tower! I dobijasz go, dobijasz go! Tak, 14! Co jest? 5, moi drodzy! 14 HP, tak jest! Ale to było zamieszanie. Mega beka. Drugi winek. 2000 golda, pięknie. Postanowiłem, że zmienimy sobie deck i w kolejnym meczu zagramy takim oto zestawieniem. Mamy Ice Wizarda, Electro Wizarda, Executonera, Bowlera, Tombstone, Graveyard oraz Freeze. Będę chciał kogoś złapać na starą moją dobrą technikę, gdzie walę Graveyard, później wszystko frizuje i po prostu tower na momencie siada. Zobaczymy, czy nam się uda. No dobra. Tak więc, moi kochani, zaczynamy standardowo w takim deku, w takim zestawieniu wychodzi się z Tombstone'em, żeby sprawdzić, o właśnie, co przeciwnik ma za karty. No i teraz fajnie by było chyba tutaj wejść z Bowlerem, tak jest, Bowler, tutaj damy na bok Wizarda, tutaj damy Exe. No i w sumie dziękuję ci bardzo za to, że mi wszystko tak ładnie ściągnąłeś. Mi to się podoba. Dajemy szybko Knighta. Zdążył? Pewnie, że zdążył. Jeszcze dajemy mu szarżę. Lecisz tam, stary. Woohoo! O kurcze, no tutaj to się robi ciekawe, jak ma minion hordę, a my nie mamy żadnych strzałek, niczego. No dobra, czyli taka polka gramy. Okej. Okay. Tombstone! Boom! Dawaj, skeletonek, bij! Bij! No tutaj będzie ciężko. Szybko, szybko. Nie, no ten Electro Wizard nie doszedł. Ten Sparky jest najgorszy.
Tak naprawdę gra rozpoczyna się dopiero jak mamy double elixir. No niestety tutaj ten Royal Giant no mnie pozamiata. Na dwa hity? Tak, na dwa hity. Niesamowite to jest. Nie byłem w stanie się zabezpieczyć z prawej strony. Wychodzi Graveyard do góry. I oni się teraz tego nie spodziewali. Dawaj Minion Hordę. Minion Horda, która jest frizowana przeze mnie. I ten tower. Było tornado zagrane. No dobra, tornado nawet zostało zagrane w tempo. I zróbmy tutaj coś takiego. Pyk, pyk, pyk. Na lewą stronę Golden Knight. Z szarżą oczywiście. A jak? Dojdzie do towera? No pewnie, że dojdzie. Raz, dwa, trzy. No i mamy tutaj 1-1. Zagrajmy sobie tutaj Knighta. Zagrajmy drugiego Tombstone'a. Zagrajmy Royal... O kurczę, Royal Jalan idzie. Tego się nie spodziewałem. Dobra, wszystko fryzujemy. Pyk. Jazda z nim, jazda, szarża. Tak jest, klepiesz i do końca. Electro Wizard. Na to wszystko. Jeżeli mi to wyjdzie, to jest teraz ten moment, moi drodzy. Graveyard. I freeze. To jest ten moment. To jest ten moment, moi kochani, czy nie? Tak, czy też nie? Dawaj. No niestety nie 900 HP, no co za farciarz. Graveyard. I freeze. Dawaj, Farel, uda ci się. Czy też nie? Wjeżdżamy, pcham bowlera do końca, wjeżdżasz tam, Bowli. Lecisz, Bowli. Yes, mamy to. Wow. Zarąbiste. Zarąbisty deck. 9 HP na wieży. Niesamowite. Trzeci winek, pięknie. 2000 golda, lecimy. Trap King, tak się chłop nazywa. Zobaczymy, czy mu się uda mnie strapować, jak tak mówi. No i siema, Golden Knight. Dostaje zapa. Kto wygra, kto wygra, kto wygra? Dobra, mój team wygrał, ale mieli mega ciężko. Dobra, Golden Knight. Aha, padł. Super. Po prostu pięknie, Golden Knight. Chodź, chodź, chodź tym balonem tutaj, proszę pana. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Nie! Ziemię miałeś na Tombstone'a, miałeś lecieć, chamie ty. No dobra, to jest powierze chyba. Dobra, udało się w jakiś sposób z tego jeszcze wyjść, ale nie na długo. Robimy znowu to samo. Czyli Golden Knight, szarża plus Bowly. Bum, bum, bum i freeze. Dawaj, 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 elixir się stało, stary. Pyk, pyk, pyk. No pobijałem trochę, ale nie do końca o to chodziło. 1-0 dla niego. Co on chce zejść na trzy koronki? Zagrać? No dobra, niech będzie. Niech próbuje szczęścia, wariacik. Od razu ci mówię, że to nie będzie wcale takie proste, jak ci się wydaje, szefie. Bo ja mam tutaj kilka fajnych rzeczy w zanadrzu. Bowler, bowler, bowler. Dobra. Mega Knightik. O! Resetujesz ich tu, stary. Wszystkich. Graveyard. Fryzujemy, fryzujemy wszystko. Uda się? Siądzie. Siada. Ta wieża siada. Nie spodziewał się tego. Mówiłem, że ten deck jest dobry, ale tylko na double elixirze. Bowler. Executoner. Będzie chciał na to zrzucić wszystko Mega Knighta. A ja wtedy już będę miał z góry Wizarda, Graveyard Freeza. Dawaj Mega Knighta. Co jest? Chłop nie reaguje? Dzięki, stary. Łatwo. Łatwo. Ale zadyma. Czy widzieliście, ile ich tam się zrespiło? Chyba z 30 szkieletonków. Pięknie. I mamy, moi drodzy, książkę odblokowaną. Nice. Na ostatni mecz fantazja mnie troszeczkę poniosła, bo wziąłem bandytkę, Electro Wizarda, Goblin Gang, Pekę, Tombstone, Hog Ridera oraz Loga. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Daniel, D. Legenden. Okej, okay, pyk, pyk i na to Log. Oto, broń się, stary. Ty mnie takie combo, ja tobie takie. Zobaczymy, kto lepiej na tym wyjdzie. Dobra. Tutaj nie ma co zbierać z jego prawej strony. No i thank you. Dziękujemy za uwagę, Goblin Gang. Defensywny Tombstone z lewej. A, piecyk będzie cały czas się rozbijał o mojego Tombstone'a. No ale na spokojnie. On też ma Poisona, więc będzie mi kontrował Tombstone'a na kurczę najgorzej. Delikatnie rzecz mówiąc. Hog Rider na pewno dojdzie. Dobije jedno, dobije drugie. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Flying Machine niestety dobił mi tower. Będę musiał mu rozwalać piecyk, żeby tutaj z jakąś kontrą móc wyjść. Bandytka. I zrobimy tak. Pyk. Hog Rider. Mini Pekka. Z lewej. Na to Log. No zobaczymy, czy stary to przeżyjesz, nie? Czy uda ci się obronić tak zmasowany atak Hog Ridera, bandytki
I kolejnego Hograidera? Nie wydaje mi się, bo troszeczkę żeś się za mocno, stary, podniecił. Kończymy cię na 3-0. Podsumowując dzisiejszy odcinek, jeżeli miałbym wybierać między czempionami Archer Queen a Golden Knightem, wybrałbym z pewnością Archer Queen, bardziej pasuje do mojego deku z lawką. A wy macie już odblokowanego czempiona? Dajcie znać w komentarzu i co byście wybrali do swojego deka. Którego z tych czempionów? Ja już się z wami żegnam, a ty jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, no to klikaj i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!